Okej. Okay. Rise of the Empire. Moi drodzy, co by było, gdyby nie doszło do rozbiorów Polski? Co gdyby potężna Polska wybrała inną drogę w historii niż tą, którą niestety podążała? Znajdujemy się w rzeczywistości, moi drodzy, znajdujemy się w roku 1699. Polska ma tutaj bardzo fajne drzewko. Swoją drogą odcinek podrzucił mi widz w komentarzu, więc bardzo dziękuję za propozycję. Dzięki tobie, koleżko, powstał ten epizod. No i oczywiście bym zapomniał. Comment of the Day. Comment of the Day to seria, w której biorę najbardziej wyłapkowy komentarz, albo najzabawniejszy. I umieszczam go w odcinku. Śmiechu warte. When the winged hussars arrived, i uratowali świat. No i tutaj mamy ciekawe drogi rozwoju. Tu będzie debata na temat absolutyzmu. I tutaj będzie rekonstrukcja Commonwealthu. Ja raczej bym nie chciał pójść w tą stronę, ale mamy do wybrania trzech kandydatów na nasz tron. Polski, Habsburg czy francuski? Polski kandydat pozwoli nam na podpisanie sojuszu oczywiście ze Szwecją. Habsburg pozwoli nam na podpisanie sojuszu z Austrią i pakt antyosmański wejdzie w życie, a francuski kandydat pomoże nam wprowadzić Bourbonów na tron, zainterweniować przeciwko Austrii. Powiem wam tak, ja się chcę zemścić. To będzie zemsta, moi drodzy. Nie no, to mi się podoba, nowi dowódcy. Wreszcie widzę, że ktoś wziął się za modyfikację na poważnie, więc bardzo fajnie. Okej, nie ma samolotów w tej rozgrywce. No jak na te lata to jest dosyć dobre. Ło, możemy galeony robić i tak dalej. Ojejku, to polska marynarka zdominuje Bałtyk. Haha, hej, Karlowic! Nagraj nowoczesną Gwatemalę na modernej... Ale śmieszne to... Nie jest. Ej, no i mamy tutaj nowe surowce. Question of noble privilege. August's ambition to reform the political system of Poland has cost... Dobrze, już się nie będę popisywał, bo wasz wujek i tak ma lepszy angielski. Mamy nowe w ogóle tutaj surowce. Tu jest drzewo, tu jest gunpowder, tu są konie. Jako aluminium możemy konie sprowadzać. Ej, naprawdę, powiem wam, dosyć zabawna modyfikacja. Modyfikacja nazywa się The Empire, coś takiego. Tutaj ją możecie zobaczyć teraz. O, mamy tutaj jak w Europce, możemy sobie zmienić religię. Katolicyzm, tutaj to. Ej, to jest spoko. Coś mi się powaliło i musiałem pójść w inną, moi drodzy, drogę. The absolutism will be now called the same, becomes the ten. Okej. Fryderyk Augustus zostanie marszałkiem polnym. I my, moi drodzy, pójdziemy z francuskim kandydatem. Wsadzimy Bourbonów na rząd Wielkiej Polski. No i francuski kandydat, moi drodzy, Francis Louis de Bourbon, zasiada na naszym tronie. Dopiero teraz zauważyłem, że to jest drzewko w ogóle. Renault FT to jest koń. Po prostu koń, nie? I tutaj mamy dragunów i husarów, więc ja pójdę w husarów. Albo dobra, nie będę tego ruszał na razie, bo jeszcze się coś spieprzy. Zaczynają się robić dymy. Dania dołączyła do antyszwedzkiego paktu. Razem z Rosją, to jest pakt antyszwedzki. Ojojoj, jaką drogę wybierze burbuńska Polska, jeżeli oczywiście mi to zaproponują, prawda? No i teraz mam wybór. No i poszedłbym w tych winged husarów, tak szczerze, ale z jednej strony się zastanawiam, jeżeli ma nie dojść do rozbiorów, jeżeli Polska ma być silna, to musimy bardzo mocno postawić na erę piechoty, moi drodzy. Rosja zaprasza Polskę do paktu antyszwedzkiego, ale my nie dołączymy do paktu antyszwedzkiego. My nie chcemy razem z Rosją atakować Szwedów. My tego nie chcemy, my tego nie potrzebujemy. O, tutaj jest bardzo ładne rzeczy. Przestudiujmy Wielką Wojnę Turecką. Tutaj mamy piechotkę, tu mamy artylerię, no i w to musimy zainwestować. Fajne to są też rzeczy, że możemy po prostu zwiększać popularność partii arystokratycznych, możemy zwiększać popularność burglersów, oczywiście. Wojna północna się rozpoczyna, Prussia proclaims kingdom, Królestwo Prus zostało stworzone, co ciekawe, to dla nas bardzo zły znak. No i zaczyna się wojna rosyjsko-duńsko-szwedzka, prawda? No i ja tutaj bardzo mocno trzymam kciuki za Szwedów. Duńczycy się poddają, Duńczycy wyszli z tej wojny. Spokojem. Polska, która będzie znaczyła coś w Europie, potrzebuje reform. Musimy odejść od husarii. Musimy zająć się produkcją prochu. Musimy zająć się produkcją dział. No i oczywiście mamy Bourbonów na tronie, więc będziemy starali się wspierać teraz rząd francuski. Jak tylko się da i mam nadzieję, że to oni mnie wesprą. Uwaga, aż 40% osób oglądających moje materiały nie subskrybuje mojego kanału. Byczku, nie bądź w tych 40%. Zasubskrybuj mój kanał, bo dostawać powiadomienia o moich filmach. A jeżeli odcinek ci się podoba, pamiętaj, aby zostawić lajka. No i pamiętajcie, że na NBA.com możecie kupować gry, ja używając kodu KRL macie 3% zniżki. Bawaria dołączyła do Aliansu Bourbonów. Ej, dzieje się coraz ciekawiej. My z chęcią też byśmy dołączyli. Okej, super. Drzewko naszej armii zostało skończone. Możemy teraz robić militarkę, a możemy robić ekonomię, ale teraz support Bourbon cause. Zobaczymy, co to da. Nie Bourbon, wiem, jak to brzmi, ale widzowie, miejcie litość w komentarzach, okej? I tutaj musimy poczekać, bo tutaj jest interwencja przeciwko Austrii. I Austria musi być w stanie wojny z Francją, więc okej, musimy sobie poczekać, ja to rozumiem po prostu. Okej, ale z tego, co widzę, zaczyna się coś dziać. Austria dołączyła do Grand Alliance, którym
które oczywiście prowadzi Anglia, z tego co widzę. No i może wkrótce dojdzie do jakichś tarć na ich granicach. Renewal Treaty of Hague, okej. Okay. The United Provinces joins Grand Alliance. No to zaczyna się robić coraz zabawniej. No i się zaczyna. The Grand Alliance Attack Bourbon Realm. Anglia wypowiada wojnę Francji. Prawdopodobnie zaraz Austria dołączy do tej wojny, tak jak sądziłem. Musimy zainterweniować. Jesteśmy z Bourbonami raczej. U nas jest dynastia Bourbonów, więc to jest logiczne, że zainterweniujemy w Austrii. Hiszpania dołączyła do Aliansu Bourbońskiego. Dobra, czyli nie jesteśmy z tym sami. Super. Nasze dywizje gotowe. Wojna szwedzko-rosyjska dalej trwa. Boże, co zrobili Szwedzi, nie? To jestem po prostu w szoku. I'm in deep shock, naprawdę. Trzeba wspomóc naszego sojusznika. Świetnie, Austria odpowiedziała. Możemy dołączyć teraz do frakcji Bourbonów. No i to mi się podoba, przyjacielu. No i polskie jednostki. Moi drodzy, oni kompletnie nie spodziewali się ataku ze strony Polaków. Chodzimy na plecy całej Austrii. Tak powinna wyglądać historia, nie? Tak powinna wyglądać historia. Trzeba było interweniować, bić Habsburga, a nie ratować Wiednię. Moi drodzy, my niedługo prawdopodobnie dotrzemy do Wiednia z tego wszystkiego. No i oczywiście zrobiliśmy naszą robotę. Udało nam się odwrócić uwagę Austrii. Węgry stanęły po naszej stronie. Ej, to mi się podoba. Polskie wojska będą wspierać swoich pobratymców i właśnie będą wchodziły na tereny węgierskie, żeby je zabezpieczyć, żeby zabezpieczyć po prostu Węgry, wiecie, przed atakiem Austrii. Wiedeń. Wiedeń będzie cholernie ciężko zdobyć, ale czy ja tutaj naprawdę widzę puste miejsce, gdzie polska piechota może się wbić? No i moi drodzy, teraz zmasowana ofensywa na Wiedeń. Jedna dywizja piechoty broni Wiednia, trzy atakują nasze polskie. Francuzi ani Węgrzy nas nie wspierają, niestety. Pyk. Mamy Wiedeń. Czy Austria skapituluje? Czy Austria się podda? W takim razie polscy dowódcy wpadli na inny plan. Nie damy się wycofać Austriakom tutaj z terenów Czech. No i moi drodzy, to nie możemy im pozwolić się wycofać. Praga zostaje odbita przez Wielką Polskę. Anglia zawołała Aragon, czyli Aragon stanął po stronie Grand Alliance'u. Wiecie co, wydaje mi się, że Hiszpanie powinni mieć wystarczająco jednostek, żeby to obstawić. Portugalia dołączyła do Grand Alliance'u. Dobra, robi się już nieciekawie. Głupie ofensywy niestety nie popłaciły i musimy sobie po prostu atakować małymi grupkami. No i staramy się jak najbardziej tutaj okrążyć moich przeciwników. Szwedzi tutaj grają naprawdę na kozaka. My zbieramy siłę polityczną, żeby zmienić manpower, bo niestety nie możemy powołać więcej ludzi pod służbę, no nie wiem dlaczego. No bo nie mamy manpowera po prostu. Nie mamy siły politycznej, Boże, co ja gadam. Austria kapituluje. Bardzo ładnie, podoba mi się to. Austria has capitulated, świetnie. Ale wiecie co, ja będę mądrzejszy. Rosja jest w strasznie słabym stanie i strasznie słabej kondycji. To dlaczego ja, wielki Polak, mam z tego nie skorzystać, bo nie rozumiem? Przecież to jest w naszym interesie, żeby Rosja była słaba. To jest w interesie Polski. Więc wjedziemy teraz w Carycyn, jak tylko jest najmocniej możliwe. Nie mamy manpowera, ale to się zaraz zmieni. Cyk, zmieniamy prawo poboru. Pyk. Im szybciej Rosja upadnie, tym lepiej dla nas, moi drodzy. No Rosjanie definitywnie zaskoczeni, z tego co mogę zobaczyć. Dywizja piechoty z Carycyna wysyłana na nizinny Nowogród. Szwecjo, dziękuję za dostęp. Mamy dostęp do Szwecji, to już front się nie będzie pieprzył. Lecimy, Polsko! To są puste tereny, wy możecie to zrobić. Mokry sen waszych wujków się spełnia, moi drodzy. Wielka Polska za niedługo będzie. Polskie wojska wchodzą do Kazania. Polskie wojska będą szybciej. Polskie wojska wejdą tam przed szwedzkimi wojskami. I co, będzie kapitulacja? Biegnij do Ufy. No, to już jest po Rosji, nie? Rosja już została zjedzona, to mam nadzieję, że sobie Szwedzi poradzą tutaj. Rakowicz War of Independence. With the support of French, the Hungarian nobleman Rakowicz, Prussia joins Grand Alliance. To jest cholerny problem. Wycofujemy 24 dywizje, mamy manpower, niestety nie mamy broni, staramy się nad tym zapanować, że tak powiem. Koniec wojny, moi drodzy. Polska i Szwecja podzieliły się terenami. Szwecja wzięła pod panowanie całą Danię, Norwegię, kawałki Rosji. Polska odzyskała troszeczkę swoich ziemi, wzięła troszeczkę jako reparację i Rosja została rządem marionetkowym. Polska umieściła na tronie Petera I, który jest oczywiście marionetką. Rosja właśnie robi teraz Betray Poland i ojojoj. Jest aktualnie problem, bo wiecie co? Nie ma tutaj w ogóle czegoś takiego jak piechota. To jest mobile battalions i tu są artyleria, a light tanki to jest kawaleria. I tutaj muszę umieszczać naprawdę piechotę jako garnizonową. I to mnie boli. Naprawdę mnie to mega boli. No i widzicie, Prusy dołączyły do wojny. Moje dywizje już są na szczęście przygotowane na taką ewentualność i prowadzimy ofensywę względem Królewca. I później lecimy na Memel. Staramy się po prostu zająć jak najwięcej ziemi pomorskiej, ile tylko damy radę. Więc teraz moje dywizje dołączą na główny front. Staramy się tutaj wykonać tak zwane moje ulubione okrążenie, no bo jeżeli okrążymy ich pod Koszalinem, no to będzie ciekawie, nie? No i udało się okrążyć pod Koszalinem, świetnie. Dobra, nie udało mi się ich okrążyć, ale Prusy padną, prędzej czy później. Będę starał się ich po prostu męczyć, aż ich w końcu zamęczę. Ej, tu jest fajne okrążenie, czekajcie, 99-100, dziękuję. Tutaj prowadzimy taką troszeczkę małą ofensywę na Berlin i ona dosłownie leci prosto, ma lecieć na Berlin. Zostawiamy tylko po jednej dywizji na takiej krateczce, żeby sobie po prostu chłopaki tutaj szli. Ej, tutaj nawet dywizje zostały okrążone, to wspaniale. Dobrze,
zaraz zdobędziemy Berlin, czy oni upadną, jak padnie Berlin? Tak. Boże, nareszcie. Rosja nas jednak nie zdradziła, więc jest okej. Okay. No i widzicie, rozpada się ta wielka Polska teraz, bo niestety nie stać nas na garnizonowanie tych terenów. Naprawdę nas nie stać. Nie stać nas na Prusy. Rosji mogę zwrócić terytorium, ale raczej tego robić nie będę. No i widzicie, powstały mi Prusy, ja je przed chwilą zdobyłem. I powstały mi Prusy, to są w ogóle dywizje szkockie, co ciekawe. Produkuje najsłabszą broń z możliwych i ja nie jestem w stanie nadążyć, wiecie, technologicznie i tak dalej, bo mi pół kraju zjedzono. Szkoda, kurde, szkoda, bo bardzo fajna modyfikacja. Naprawdę fajnie mogliśmy tutaj jeszcze pocykać. Podbić Anglię, kurde, Szkocję. Musiałbym się trochę zastanowić, jak to podbić, ale sądzę, żeby dało radę, bo tutaj raczej francuskie floty by to zdominowały prędzej czy później. To jest nasz template do garnizonu. Mogę tutaj military police, bo to wybadałem specjalnie, ale to nic nie da, bo my nie mamy po prostu manpowera. Potrzebujemy 480 dywizji, żeby to zgarnizonować. No, wspaniale. Wszystko mi się po prostu powyzwala tak czy inaczej, bo no nie stać mnie na to, żeby, wiecie, się tym zaopiekować, nie? No zobaczcie, 60 tysięcy na minusie broni to w ogóle nie spada kompletnie, wiecie, stoimy w miejscu, to się jeszcze powiększa przez garnizony. Kurczę pieczone, no taki fajny mod i żeby nie zostawić zwykłej kawalerii, tylko zrobić z niej czołgi, no trochę się kupy nie trzyma, ale rozumiem, to jest mod robiony, żeby właśnie grać właśnie taką Rosją, która ma drzewko, zobaczcie, to jest dopiero Rosja potężna, że tak powiem. Ale no niestety, ta Polska praktycznie nie istnieje, ojejku. Tutaj zaraz Rosja to się mi wyzwoli dosłownie. A oni nie są aż tacy ciężcy, wiecie, do przełamania. My prędzej czy później byśmy ich połamali, wiecie, krok po kroku, nie? No i wróciliśmy do starych granic. Rosja potężna. No fakt, że jest jeszcze naszą marionetką, ale... Dobra, wiecie co, ja bym to tutaj zakończył. Tak czy inaczej, powiem wam szczerze, odcinek mi się wydaje spoko. No niestety przeoczyłem, sprawdzając tego moda, że nie ma tutaj jednostek kawalerii do garnizonowania po prostu i tyle. Ale ja się z wami żegnam, moi drodzy, i do następnego epizodu. Elo!